wkraczamy już w ten ostatni tydzień naszego przygotowania do beatyfikacji księdza Michała Sopoćki. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego już radykalnie zmieniło swój wygląd. Oczywiście jeszcze pozostało końcowe uporządkowanie placu, wyznaczenie sektorów, ale już odpowiednie służby, odpowiednie firmy są do tego przygotowane i w odpowiednim momencie wejdą na to miejsce, aby wszystko przygotować tak, by nasi wierni mogli w tej uroczystości jak najlepiej uczestniczyć. Mniej więcej pod koniec sierpnia mieliśmy około 60 tysięcy zgłoszeń. Myślę, że w tym momencie, bo już nawet nie jesteśmy w stanie sumować tego wszystkiego, tylko przyjmujemy kolejne zgłoszenia. Myślę, że gdzieś tak w granicach 70 tysięcy już mamy. Jest też bardzo duża grupa księży do koncelebry. To też w taki pozytywny sposób przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bo na początku, na naszych pierwszych spotkaniach mówiliśmy o około 200 koncelebransach. Na dzień dzisiejszy, łącznie z biskupami uczestniczącymi w konferencji, mogę powiedzieć, że tych koncelebransów będzie ponad 400. Miejsce, do którego autobusy komunikacji miejskiej z poszczególnych osiedli będą dojeżdżały, to jest plac księdza Michała Sopoćki, czyli rondo na przyzbiegu ulicy Jurowieckiej, Tysiąclecia i ulicy Boleskiej, i pod wiaduktem, pod torami będą mogły dotrzeć do bezpośrednio już na miejsce uroczystości. Wyłączona ulica Tysiąclecia, ulica w dużym stopniu pierwszej Armii Wojska Polskiego, od ulicy Kombatantów w kierunku ulicy Tysiąclecia, ulica Radzymińska, ulica Białostoczek. Natomiast komunikacja miejska będzie mogła kursować, czy będzie kursowała właśnie z jednej strony w ulicę Tysiąclecia do ulicy Sokulskiej, ulicą Sokulską, ulicą Zagumienną, Radzymińską, tutaj w kierunku ulicy Sitarskiej, ulicą Sitarską i Poleską. Oczywiście służby porządkowe w dniu uroczystości będą monitorować na bieżąco sytuację. Jeżeli będą zgłaszały się osoby, które nie mają kart wstępu, a zwłaszcza w tych odleglejszych sektorach będą jeszcze miejsca, no to oczywiście będzie można tam wejść. Tablice są akurat realizowane, więc zawieszone będą na pewno przed dniem uroczystości. Natomiast autorem tablic jest artysta plastyk pan Marek Owieczko. Czyli jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o taką ulicę Słonimską, czyli dawne seminarium duchowne. Akurat będzie troszkę tablica w większym rozmiarze, jeśli chodzi o dolną część, będzie dodatkowo miejsce na postawienie świecy czy znicza. Jest to, będzie to płaskorzeźba na płycie marmurowej. Sama tablica będzie z brązu. Pierwsza treść: w tym domu mieszkał błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko po przyjeździe z Wilna do Białegostoku w latach 1947-1970. Ta tablica zawiśnie przy ulicy Złotej. Natomiast druga tablica przy ulicy Słonimskiej. W tym budynku mieściło się arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne, w którym błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko był profesorem i wykładowcą alumnów w latach 1947-1961.